Ludwik Plenty związany był z wieloma miejscami na świecie, lecz Gdańsk upodobał sobie w szczególności. Trafił tu w 1945 roku do ruin wolnego niegdyś miasta, by pomóc odzyskać zaginione w trakcie wojny dzieła sztuki. I to stąd w 1969 roku znika w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach. Nazywamy się High Grade i na tropie Plentego jesteśmy od 2014 roku. Jego historię opowiadamy językiem gier. Zaczęliśmy od Room of Plenty, interaktywnego muzeum w formie escape roomu. Stworzyliśmy też kilka gier miejskich o Ludwigu, a w 2017 roku w partnerstwie z Visit Gdańsk stworzyliśmy grę na smartfony opowiadającą o przygodach Plentego w ratuszu głównego miasta w Gdańsku. Obecnie pracujemy nad kolejną grą mobilną, tym razem na Wyspie Sobieszewskiej. Od samego początku naszej przygody z Ludwigiem serca wypełniało nam jednak jedno marzenie. By za pomocą języka gier opowiadać historię Plentego wszędzie tam, dokąd dotarł on w trakcie swoich podróży. Przełom przyniósł nam 2016 rok. Dostaliśmy wtedy w swoje ręce listy, które Ludwik wysłał do pewnej mieszkanki Sopotu. Z tych listów dowiedzieliśmy się o przygodach podróżnika w 5 miastach: Gdańsku, Berlinie, Oslo, Barcelonie i Singapurze. Stworzyliśmy stronę internetową lettersfromsopot.com, poprzez którą zapytaliśmy się byłych gości Room of Plenty o wybór lokalizacji następnej gry. Nasi goście wybrali Berlin. Przeniesiemy się tam w lata 50. Nadszedł czas, by fanom Ludwiga zadać kolejne pytanie. Czy nam pomogą? Letters from Sopot planujemy sfinansować przez crowdfunding. W ramach kampanii będzie można zakupić pamiątki związane z Plentym, bilety wstępu, a może nawet umieścić swoje imię gdzieś w grze. Do tej pory ziarenko Plentego zasialiśmy w sercach przeszło 4000 osób. Teraz chcemy dać im powód, by w ślad za Ludwigiem odwiedziły kolejne europejskie miasto.